Official Match Ball Fußball Liebe Finale. No i Berlin do góry nogami. To jest nasza piłeczka. A to jest nasz Olympia Stadion. Już z flagą hiszpańską i flagą angielską, gotowy na jutrzejszy pojedynek. Cześć, wybrałem się na Stadion Olimpijski, by podejrzeć konferencje prasowe Anglików i Hiszpanów na chwilkę przed finałem. Zobaczymy, czy uda mi się tam coś ciekawego zobaczyć. Tu są te słynne schody na górę razem z pochodniami. W ogóle jak się idzie w tym miejscu, to wydaje się, że czas się jakby zatrzymał. Poza tymi zielonymi znakami, to równie dobrze moglibyśmy 100 lat temu tędy przejść i wszystko byłoby tak samo. Tu zobaczcie, ostatnie przygotowania. W oddali widać trybuny. Tymi korytarzami na górze lecą kable transmisyjne, aż na sam stadion. To jest taka tymczasowa konstrukcja. 4,5 metra pod spodem może mieć samochód. A my idziemy cały czas w kierunku oficjalnej sali dla prasy. I już jesteśmy w miejscu, gdzie dziennikarze dają naprawdę czadu. Zobaczcie, jak dużo ich tutaj jest. Czekamy na oficjalną konferencję prasową. Dzisiaj wszystkie miejsca praktycznie zajęte. Ja nie mogę nagrywać konferencji, bo do tego prawa ma wyłącznie telewizja, która z UEFA ma podpisaną licencję. My jeszcze taką wielką telewizją nie jesteśmy, ale się bardzo staramy. Natomiast na razie pokażemy wam możliwie wszystkie szczegóły. Zobaczcie, cały świat dziennikarski dzisiaj jest na konferencji prasowej. Wszyscy czekają. Szybki rzut oka na kamery. Mamy pierwszych, którzy przyszli na konferencję. To jest reprezentacja Anglii, trener Gary Southgate. No i widzicie teraz dziennikarzy, którzy się zmieniają, bo byli wcześniej angielscy, teraz będzie w większości kadra dziennikarzy z Hiszpanii. Wiadomo, każdy interesuje się bardziej swoją reprezentacją i w ten sposób się wymieniają i tak około 300-400 osób dzisiaj jest na tej konferencji, 200 miejsc siedzących, wszystkie pełne były. Już widzicie miejsce, gdzie pracują dziennikarze, gdzie można sobie usiąść i napisać coś na laptopie. Obróćmy się w prawo. Też kolejna strefa dziennikarska. I zaczyna się konferencja Hiszpanów. Jest też możliwość, by pograć sobie na playu. Oczywiście mecz Hiszpania kontra Anglia. Z nami redaktor Tomasz Kowalczyk z Polskiego Radia. No to Tomku, powiedz, jakie są twoje predykcje przed tym finałem, na który ciężko się podobno dostać? Dzień dobry. No miło cię widzieć, Adam, ponownie, bo sporo tutaj czasu spędziłeś. Ciężka charuwa, szacun za wszystko, co robisz. Jeżeli chodzi o ten finał, to wydaje mi się, że jednak lekkim faworytem jest Hiszpania przez to, co pokazała we wcześniejszych meczach. Ja przez cały turniej nie chciałem powiedzieć, że w jakimś meczu faworytem jest Hiszpania, bo im kibicuję i jak boję się, że jak powiem to głośno, to przegrają. Ale mocno im kibicuję, taka jest prawda. Zagrali najładniejszą piłkę, przeszli tę trudną grupę, na papierze trudną grupę, teraz zagrają z Anglią. Anglia z kolei rodziła się na tym turnieju i udowodniła, że może każdy mecz odwrócić, ale Hiszpania też odwróciła mecz z Francją, miała trudniejszych przeciwników i wydaje mi się, że ma większe szanse, żeby w tym finale wygrać. Tak pracowali dziennikarze podczas konferencji przed samym finałem, a ja zachęcam was do tego, by obejrzeć naszego vloga już po meczu, a także do zobaczenia przy okazji kolejnych materiałów.